Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Wszystko mamy już gotowe, mówi odkrywca Złotego Pociągu Piotr Koper. Nie wiadomo jednak, kiedy rozpoczną się prace odkrywkowe, gdyż znalazcy nadal nie otrzymali oficjalnej zgody od PKP, które jest właścicielem terenu. Przedłuża się czas oczekiwania na niezbędne zgody od właściciela terenu. Bez tego odkrywcy nie mogą rozpocząć prac. Pomimo, że niedawno informowali, że otrzymali od PKP zgodę ustną na pracę na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, ta oficjalna, papierowa jeszcze nie wpłynęła. A bez tego ani rusz. Piotr Koper przyznaje, że najtrudniej jest rozmawiać z urzędnikami, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za konkretne decyzje i przerzucają odpowiedzialność na innych. Długo trwa, bo to jest kraj dla urzędników. Urzędniki się tego boją, dlatego sprawdzają każdy przecinek 3 razy, czy jest w dobrym miejscu postawiony. No bo cała akcja będzie na świeczniku, nie tylko ogólnopolskiej, ale i ogólnoświatowych mediów. No każdy się boi popełnić gdzieś tu jakiegoś błędu. No i taka jest sytuacja, żeby przeciągnąć jak najdłużej, a najlepiej dać komuś innemu, żeby to inny zdecydował, nie ja. No i tak to goni po prostu psychologia. Chwilami można odnieść wrażenie, że PKP odkrywcom zadania nie ułatwia. Na początku lutego PKP PLK zleciło na terenie 65 kilometra układanie światłowodów. Jak tłumaczył wówczas rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, nie miało to jednak w żaden sposób utrudniać zaplanowanych przez odkrywców prac. Siemieniec przekonywał, że PKP PLK w żaden sposób nie sabotuje planów odkrywców, jednak zgoda na przeprowadzenie prac odkrywkowych nadal nie jest przyznana. To są prace, które są czasowe, gdyż związane są tylko z układaniem światłowodu i nie trwają długo i w żaden sposób nie są związane czy nie wpływają na inne prace, które mogą być prowadzone obok toru. Co ważne, jeśli zgody nie uda się uzyskać szybko, prace odkrywkowe planowane na wiosnę będą niemożliwe. Przed ich rozpoczęciem konieczne jest wycięcie 150 drzew, co zgodnie z przepisami musi zostać wykonane do końca marca. To jest taka wielka nazwa drzewa, bo to są drzewa, które mają... Niektóre średnicy kije odmiotły, prawda? No ale to taka wielka nazwa, że trzeba wyciąć drzewa. Odkrywcy szacują, że koszt planowanych przez nich prac to ponad 100 tysięcy złotych. Piotr Koper deklaruje, że część tej kwoty udało się już pozyskać. Odkrywcy nieustannie spotykają się z przejawami entuzjazmu, wsparcia i chęci pomocy. Często od osób wcześniej im nieznanych. Zgłaszają się bezinteresowni ludzie, którzy chcą nam czymś tam pomóc albo chcą kopać, albo ktoś tam nam jakieś kontenery socjalne załatwił. Ktoś tam się zgłosił, że pomoże przy wycince drzew. Ktoś tam po prostu swoją pracę jako dać dla spraw. No i dużo takich, no ktoś daje koparkę, prawda. To są tak miłe rzeczy i taka akcja się wytworzyła, po prostu wykopujemy pociąg, że ludzi to motywuje, ludzie widzą, jakie są problemy z tym wszystkim i chcą pomóc po prostu. Piotr Koper zaznacza, że celem odkrywców nie jest wydobycie złotego pociągu. My chcemy właścicielowi, czyli Skarbowi Państwa, pokazać, tu stoi twoja rzecz, prawda? Tu stoi pociąg. I resztę należy do właściciela, należy do resztę ruchów należy do Skarbu Państwa. To już nie do nas. My nie jesteśmy właścicielem tego pociągu. My robimy prace odkrywcze, robimy prace, które mają właśnie pokazać. Tu stoi pociąg i trzeba go wykopać, trzeba go odrestaurować, dać do muzeum, trzeba z nim coś zrobić, prawda? No trzeba działać, a nie po prostu czekać na nie wiadomo co. Odkrywcy deklarują, że mogą zacząć kopać choćby jutro. Dysponują sprzętem, planem pracy i fachowcami, którzy mają nadzorować całą procedurę. Zielone światło dały także władze miasta. Ale czy to wystarczy, by wygrać bitwę z urzędnikami? Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność kontrowersyjnej uchwały o zmianie granic strefy uzdrowiskowej w Szczawnie-Zdroju. Przeciwnicy przesunięcia granic uzdrowiska odetchnęli z ulgą. W sprawę zaangażował się poseł Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości, który podkreślał, że wszystkie istotne decyzje dotyczące mieszkańców każdej gminy powinny być poprzedzone rzetelnymi konsultacjami społecznymi.
W środę poinformował nas o decyzji wojewody. Ja odpowiedziałem na apel radnych i mieszkańców, którzy zwrócili się między innymi do mnie z prośbą o pomoc. Taka jest rola każdego parlamentarzysty, żeby działać na rzecz lokalnej społeczności. Przedstawiono mi tę sprawę, uznałem, że rzeczywiście interwencja jest w tym przypadku zasadna. Tego rodzaju działania nie powinny być podejmowane bez konsultacji z mieszkańcami, czego dowodem jest zresztą, jak duży społeczny odzew wywołało przyjęcie tej uchwały. Zebrano ponad 500 podpisów wśród mieszkańców Szczawna. No to pokazuje właśnie, jak duże emocje wywołała ta uchwała, ta decyzja. Kontrowersyjna uchwała została przyjęta przez radnych Szczawna Zdroju bez konsultacji z mieszkańcami i komisją uzdrowiskową i pozwalała na wyłączenie części terenu z uzdrowiska. W efekcie w tym miejscu mógłby powstać na przykład supermarket. Przed podjęciem decyzji wojewoda zasięgnął opinii Wydziału Nadzoru i Kontroli. Decyzję uzasadniono brakiem uprawnień rady do podejmowania tego typu decyzji. Ta uchwała, szanowni państwo, w opinii, i tutaj też pragnę podkreślić z pełną stanowczością, że w opinii nadzoru prawnego wojewody, który uznał tą uchwałę za niezgodną z przepisami prawa, niezgodną w dwóch aspektach, w aspektach, które obligują burmistrza Szczawna Zdroju do wykonania tej uchwały, czyli rada powierza burmistrzowi wykonanie czy przygotowanie procesu zmian operatu uzdrowiskowego, który przekazany ma być wraz z ustawowo wymaganymi załącznikami do Ministerstwa Zdrowia. I to jest procesem, który ma zakończyć się, czy powinien zakończyć się, jeśli taka sytuacja miałaby mieć miejsce, zmianą statutu gminy uzdrowiskowej Szczawno-Zdrój. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest sam początek uchwały, czyli przystępuje się do prac związanych ze zmianami tego operatu szacunkowego, czy przygotowaniem zmian tego operatu szacunkowego. Nie może być tak, w świetle obowiązujących przepisów prawa, mówimy tutaj o ustawie o samorządzie gminnym, o, już mówiąc w skrócie, tak, o ustawie o gminach uzdrowiskowych, a także o dwóch wskazanych w uzasadnieniu artykułach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, iż organ stanowiący i organ wykonawczy gminy, który ma rozdzielono ustawowo i konstytucyjnie kompetencje, o tych kompetencjach nie pamięta. Kwestie merytoryczne, i to też znacząco podkreślam i też proszę o przekazanie w Państwa komunikatach na rzecz społeczeństwa lokalnego, że kwestie merytoryczne związane z przygotowaniem, zmianami, procedowaniem spraw związanych ze zmianami stref ochronnych czy szacowaniem tego operatu uzdrowiskowego ma wyłącznie organ wykonawczy gminy Szczawno-Zdrój, czyli burmistrz Szczawna-Zdroju. Wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński podkreślił, że wojewoda bada uchwałę tylko pod kątem jej legalności z pominięciem aspektów merytorycznych. Dzisiaj, zaraz po tej konferencji udaję się do Wrocławia, do Urzędu Wojewódzkiego i nadaję tryb procedowania tej uchwały, w związku z czym być może jutro, jeśli nie, to najpóźniej w poniedziałek do gminy Szczawno-Zdrój, do Rady Miejskiej wpłynie rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności, czyli niezgodności, nielegalności podjęcia przez Radę Gminy tej uchwały. Ta uchwała, pomimo faktu, iż rozumiemy, tak, jaki ona ma sens merytoryczny. W sprawę zaangażowali się szczawieńscy radni Adam Jennings i Łukasz Kuriata. Radni wraz z posłem Michałem Dworczykiem z Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu dwie skargi w sprawie zmian granic strefy uzdrowiskowej w Szczawnie Zdroju oraz dotyczącą sposobu procedowania uchwały o zmianie granic strefy uzdrowiskowej. Dzisiaj już wiemy jednoznacznie, że jest to poważne uchybienie ze strony naszego urzędu i rady. No, należy się do tego ustosunkować odpowiednio i pracować dalej nad tym tematem, prawda?
bo uważam, że ten temat jeszcze jest, no, że tak powiem, w powijakach, jeszcze będziemy musieli nad tym długo i dużo razy popracować. Oczywiście druga strona będzie ta, która tak z desperacją wręcz chciała dokonać tej zmiany, będzie próbowała to, te wszystkie nieprawidłowości usunąć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no my uważamy, że będzie im bardzo trudno z uwagi na to, że jeżeli ja dobrze rozumiem uzasadnienie wojewody, to decyzja zmian stref nie leży w kompetencji Rady. Więc jakby tutaj no, wierzę, że będzie to rozpatrzone przez burmistrza. Działaniami Rady oburzeni byli także mieszkańcy Szawnazdroju. Kontrowersyjna uchwała została podjęta bez pytania ich o zdanie. Członkowie Stowarzyszenia Kocham Szawnazdrój zebrali ponad 500 podpisów pod każdą z dwóch petycji. Pierwsza dotyczyła zasygnalizowania potrzeby konsultowania wszystkich ważnych decyzji z mieszkańcami. Druga powstała na skutek uchwały Rady o zmianie granic ochrony uzdrowiskowej. No wiele osób odczuło ulgę, oczywiście my również jesteśmy niezwykle wdzięczni wszystkim tym, którzy wzięli udział w budowaniu tego klimatu wokół decyzji podjętych przez radnych. Bo pamiętajmy, że radni mogli podejmować różne decyzje. Wybrali taką, jaką wybrali, a mieszkańcy powiedzieli nie. Dzisiaj to nie zostało wzmocnione głosem wojewody. Ale oczywiście musimy patrzeć, co radni będą robili, jak będą robili, czy wyciągną wnioski z tej lekcji. Ja mam nadzieję, że tak. Dzisiaj kończy się pewien etap, ale jest to pierwszy krok w kierunku myślenia o uzdrowisku jako naszej małej ojczyźnie, o tym, aby mieć na nią wpływ, musimy w nim aktywnie uczestniczyć. To jest wszystko, się dzieje na naszych oczach tu i teraz. Intrabim, czyli nowoczesne urządzenie pomocne w leczeniu raka piersi, znajduje się od niedawna w Wałbrzyskim Specjalistycznym Szpitalu imienia dr. Alfreda Sokołowskiego. To jeden z 8 egzemplarzy dostępnych w kraju. Koszt urządzenia to 3 200 000 zł. 85% tej kwoty pokryła dotacja ze środków Unii Europejskiej. Reszta została dołożona z funduszy własnych szpitala. Urządzenie kupiliśmy pod koniec października i pod koniec października zostało zainstalowane, ale czas oczekiwania na wszystkie zgody, w tym zgody Państwowej Agencji Atomistyki, bo jednak jest to urządzenie generujące promieniowanie jonizujące, trwało około 3 miesięcy. Zabiegi zaczęliśmy robić 2 tygodnie temu. Jak do tej pory zoperowaliśmy 2 pacjentki, bo tylko 2 pacjentki kwalifikowały się do tego zabiegu. Czekamy na następne i każda, która będzie mogła być leczona z użyciem tego sprzętu, takie leczenie otrzyma. W medycynie rozróżnia się 4 podstawowe metody leczenia nowotworów piersi, takie jak chirurgia, chemioterapia, radioterapia oraz hormonoterapia. W przypadku leczenia pacjentki często stosowana jest więcej niż jedna z tych metod. Leczenie chirurgiczne polega na wycięciu piersi, w której znajduje się nowotwór. Obecnie w medycynie dąży się do coraz rzadszego stosowania tej metody na rzecz leczenia oszczędzającego piersi. W tym wypadku niezbędna jest radioterapia. Jest to naświetlanie całej piersi oraz dodatkowe naświetlanie na miejsce po wyciętym guzie. Dotąd możliwe było stosowanie radioterapii dopiero kilka miesięcy po wycięciu guza. Dodatkowych trudności nastręczał także fakt, iż trudno było zlokalizować miejsce po wycięciu guza. Zwykle naświetlano więc bliznę będącą pozostałością po zabiegu, co nie było w pełni precyzyjne. Intrabim pozwala usprawnić ten zabieg. Do tej pory te operacje i takie leczenie polegało na tym, że chirurg wycinał guz, a po paru miesiącach po zakończonej chemioterapii pozostała część piersi była naświetlana, razem z dodatkowym naświetleniem na miejsce po guzie. Rodziło to pewne problemy, takie jak dokładnie zlokalizować miejsce, gdzie był ten guz. Czasem był to guz centymetrowy, w związku z czym tutaj przesunięcia 5 mm w prawo, w lewo mają znaczenie przy tej radioterapii. Po paru miesiącach nie zawsze było to dobrze widoczne. Innowacją tej metody jest to, że możemy już w trakcie operacji naświetlić miejsce po guzie. Dokładnie, precyzyjnie, co do milimetra naświetlić tylko ten obszar, który potrzebujemy. Nie naświetlamy większego obszaru, więc unikamy części powikłań po klasycznej radioterapii, no ale przede wszystkim podajemy dawkę promieniowania precyzyjnie w to miejsce, gdzie ona powinna być dostarczona.
Lekarze z Wałbrzyskiego Szpitala spodziewają się, że rocznie będzie wykonywanych kilkadziesiąt zabiegów nowoczesną aparaturą. W razie konieczności można ich będzie wykonać nawet 200 rocznie. Operacje i naświetlanie są wykonywane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czas oczekiwania na operację jest tak naprawdę czasem koniecznym na wykonanie badań dodatkowych potrzebnych przed operacją, żeby stwierdzić, czy nowotwór nie jest rozsiany, czy nie. Średnio tydzień do dwóch. W tej chwili urządzenie jest wykorzystywane do leczenia raka piersi. Trwają jednak badania nad rozszerzeniem zastosowania aparatury. Jest to terapia zdecydowanie nowoczesna. Ona w tej chwili ma rejestrację na świecie i w Polsce też do leczenia nowotworów piersi, ale trwają badania nad leczeniem nowotworów mózgu, nad naświetlaniem śródoperacyjnym nowotworów mózgu. Trwają badania nad naświetlaniem nowotworów kości kręgosłupa. Trwają badania nad naświetlaniem nowotworów jamy brzusznej, trzustki, odbytnicy. To wszystko się toczy, to wszystko jeszcze jest w trakcie. Te badania są robione i mam nadzieję, że jak tylko będą ogłoszone wyniki, zyskają akceptację światowych towarzystw onkologicznych, natychmiast będziemy takie terapie wprowadzać też u nas. Wałbrzych jest jedynym nieakademickim ośrodkiem w Polsce, gdzie można wykonać zabieg intrabimem. Jesteśmy 8. ośrodkiem w Polsce, który posiada takie urządzenie, a jedynym poza ośrodkami uniwersyteckimi, który posiada, ponieważ do tej pory to była terapia bardziej eksperymentalna, w związku z czym tylko i wyłącznie ośrodki, które mogły prowadzić badania naukowe, posiadały ten sprzęt. No i teraz mamy także go my. Co ważne, urządzenie może być używane przede wszystkim w przypadku nowotworów wcześniej wykrytych, których wielkość nie przekracza 3 cm. Czas naświetlania guza to w zależności od jego rozmiaru od 18 do 50 minut. Jak tłumaczy ordynator oddziału chirurgii onkologicznej dr Paweł Pyka, można spróbować zmniejszyć guz za pomocą chemioterapii, potem go usunąć, a następnie zastosować radioterapię. Jednak nie jest to możliwe w przypadku każdej pacjentki. Intrabim jest dedykowany do usuwania przede wszystkim nowotworów wykrytych w początkowym stadium. Profilaktyka jest więc niezwykle ważna. Odpowiednio wcześniej rozpoczęte leczenie decyduje o wyleczeniu raka. Do 30 kwietnia należy złożyć zeznania podatkowe. Do tej pory do Wałbrzyskiego Urzędu Skarbowego wpłynęło zaledwie 2,5 tysiąca zeznań. Jeżeli chodzi o ulgi, niewiele się zmieniło. Nadal obowiązują ulga rehabilitacyjna, ulga z tytułu darowizn i ulga od nabycia nowych technologii dotycząca przedsiębiorców. Jeżeli będą wprowadzone zmiany, to dopiero od przyszłego roku. Na razie są to projekty, są w fazie konsultacji, więc jeszcze trochę za wcześnie. Myślę, że w okolicach czerwca, lipca możemy się umówić na rozmowę tego typu. Te ulgi, które od kilku lat funkcjonują, czyli ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet, to wszystko od kilku lat funkcjonuje. Nie słyszałam, żeby jakieś nowe ulgi miały się nagle pojawić. Nie planowane są także żadne zmiany w zakresie ulgi podatkowej na dzieci. W tej chwili rodzina z jednym dzieckiem może maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym 1112 zł, w przypadku dwójki dzieci 2224, trójki dzieci 4224 zł, czwórki 6924 zł. Rodzice jednego dziecka mogą skorzystać z ulgi, jeśli ich dochód nie przekracza 112 tysięcy złotych rocznie. Nadal obowiązuje także ulga internetowa. Będzie można z niej korzystać jeszcze przez 2 kolejne lata. Pozwala ona na odliczenie od dochodu do 760 zł. Warunkiem jest zachowanie rachunków potwierdzających fakt opłacania dostępu do sieci. Dokument musi zawierać dane kupującego, informacje o dostawcy internetu, a także kwotę i nazwę usługi. Coraz większą popularnością cieszy się możliwość rozliczenia podatkowego drogą elektroniczną. Skorzystanie z tej ewentualności przynosi korzyści obu stronom. Pozwala też zaoszczędzić czas. Coraz więcej mamy zeznań elektronicznych. Z roku na rok wzrasta nam liczba tych zeznań. W ubiegłym roku przekroczyliśmy 40% i myślę, że w tym roku będzie lepiej. Zresztą bardzo gorąco zachęcam do tej formy składania zeznań, bo jest ona prostsza, szybsza i mniej błędów można popełnić składając zeznanie w formie elektronicznej. Jak się wydaje, Wałbrzyszanom się nie spieszy. Jak dotąd zeznania podatkowe przesłało zaledwie 2,5 tysiąca osób. Spodziewamy się wpływu do urzędu 67-8 tysięcy zeznań, natomiast na dzień dzisiejszy mamy tylko 2,5 tysiąca zeznań. Dlatego zachęcam gorąco, żeby robić to już w tej chwili na bieżąco, a nie czekać na ostatnią chwilę. Czas na rozliczenie PIT-ów mamy do 30 kwietnia. Niezależnie od tego, czy wybierzemy drogę elektroniczną czy tradycyjną, warto już teraz o tym pomyśleć.
Średniowieczne monety znalezione na początku lutego w lesie w Boguszowie Gorcach trafią do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Mieszkańcy Wałbrzycha oraz turyści będą mogli oglądać je w starej kopalni. Gliniany dzban z monetami znalazł na początku lutego młody mieszkaniec Wałbrzycha. Znalezisko przekazał do Wałbrzyskiego Urzędu Miasta. W dzbanie było prawie 1400 praskich groszy. Jak ustalono, monety pochodzą z XIII wieku. Monety zostaną przekazane do konserwacji, jednak już teraz ich wartość jest duża. Wałbrzyszanin otrzyma znaleźne, które będzie wyższe niż ustawowe 10% wartości znaleziska. Wartość materialna tego znaleziska w chwili obecnej przed konserwacją szacowana jest na około 10 tysięcy złotych. Natomiast wartość historyczna i wartość naukowa powoduje, że wartość tego, cena tego znaleziska idzie w górę. Myślę, że dosyć znacznie może wzrosnąć, dlatego też wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury o przyznanie nagrody materialnej znalazcy, która na pewno przekroczy 10% wartości materialnej. Jak podkreśla Marek Kowalski, znalazca chciał oddać monety bezinteresownie, nie chciał znaleźnego. Chciałbym zauważyć, że postawa osoby zgłaszającej, która do tej pory chce być anonimowa, zasługuje na wyróżnienie. W chwili obecnej, gdzie każdy jest nastawiony na wartość 10% znaleziska, on przychodzi, zgłasza znalezisko i mówi, ja to chcę z czystego sumienia zgłosić. Nie było rozmowy o pieniądzach. Dopiero my powiedzieliśmy mu i zasugerowaliśmy, że chcemy uhonorować go wartością także materialną za zgłoszenie. Teraz monety zostaną przekazane do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zostaną poddane konserwacji. Zdaniem ekspertów, po konserwacji wartość znaleziska może znacznie wzrosnąć. Monety zostaną przekazane, właściwie formalnie już zostały przekazane do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasza placówka ma najnowocześniejszy wśród uniwersytetów polskich Instytutów Archeologii Zakład Metaloznawczy. Doświadczenie naszych numizmatyków skupionych wokół osoby profesora Borysa Paszkiewicza, jego doktoranci, jego uczniowie będą opracowywać ten skarb i mamy nadzieję, że bo będziemy czynić takie próby, uzyskaniu również dotacji ministerialnej, tak zwanego granta naukowego, uda się w ciągu 2 lat opracować pełną monografię tego skarbu, przypomnę, liczącego 1385 monet. Część monet zostanie przebadana wcześniej, po czym przekazana do starej kopalni, gdzie na co dzień będzie można je oglądać. Sądzimy, że całość zostanie przebadana w ciągu 2 lat, ale jakaś partia na potrzeby wystawiennicze może zostać przekazana wcześniej. Czyli jakąś partię wcześniej przebadamy i przekazane to zostanie do Wałbrzyskiej Starej Kopalni. Podczas badań w miejscu odkrycia znaleziono też inne średniowieczne rzeczy, takie jak podkowy czy gwoździe. Ich wartość znana będzie również po badaniach konserwacyjnych. Wykład doktora Stanisława Czai, prezentacje dotyczące życia i twórczości Henryka Sienkiewicza i panel dyskusyjny. W Wałbrzyskim Ratuszu zainaugurowano Rok Henryka Sienkiewicza. Nagrodzono też laureatów 10. konkursu Wiedzy o historii Polski. Konferencja ma przede wszystkim za zadanie ogłoszenie, a jednocześnie wypełnienie treścią roku 2016 jako roku Henryka Sienkiewicza. Na rok 2016 przypada setna rocznica śmierci pisarza. Senat Rzeczpospolitej ustanowił rok 2016 rokiem Sienkiewicza, by popularyzować jego twórczość, patriotyzm i przywiązanie do tradycyjnych wartości. Rok 2016 został ogłoszony w kraju rokiem Henryka Sienkiewicza i myślę, że jest to kontynuacja poprzednich lat podobnych takich wydarzeń historycznych. A ponieważ tutaj grono naszych nauczycieli podejmowało już takie działania w ubiegłych latach, wspólnie także z biblioteką pod Atlantami, w tym roku włączyli się także ci nauczyciele do obchodów właśnie tego roku. W programie 12. Konferencji Historyków Wałbrzyskich oprócz wręczenia nagród laureatom 10. konkursu Wiedzy o historii Polski znalazły się wykłady, prezentacje i panel dyskusyjny dotyczący życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Przede wszystkim tutaj jest to związane właściwie z okresem działalności Henryka Sienkiewicza, z jego działalnością literacką, ale także i z tym okresem, w którym żył. Myślę, że jest to ciekawe wydarzenie z punktu widzenia historycznego, literackiego, ale także i ważne, jeśli chodzi o pisarza, naszego wyjątkowego pisarza w kraju.
Konferencję zorganizowała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22. Wykład Rola Henryka Sienkiewicza w kształtowaniu polskiej świadomości historycznej wygłosił dr Stanisław Czaja z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a prezentację poprowadzili nauczyciele Gminnego Zespołu Szkół nr 2. W przeglądzie tygodnia to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałkowym serwisie informacyjnym. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.